tym roku na ten dzień przygotujemy około 60 tysięcy pączków. Praktycznie suma pączków jest co roku taka sama, ponieważ mamy stałych odbiorców, którzy no, uwielbiają nasze pączki. Proszę powiedzieć, jakie pączki pani się kupiła? Każdego po jednym. Z różą, z dżemem i chyba z adwokatem. I ma pani jakiś swój ulubiony smak? Tak, z różą i z adwokatem. Z kim się pani podzieli? Z mężem i z moimi pracownikami. A ile zazwyczaj pani pączków kupuje w tłusty czwartek? Około 10, ale piekłam chrusty i piekłam też pączki sama z serem. To jest taki obowiązkowy element tłustego czwartku, musi być u pani na stole? No chyba tak. Jak co roku dla naszych klientów przygotowujemy pączki z nadziejami owocowymi, z dodatkiem płatków róż oraz z nadziejem adwokat, a także jako nowość w tym roku wprowadziliśmy nadzienie tofu i krówka, które Polacy uwielbiają i pamiętają z lat dzieciństwa, no lat 80. Z marmoladą, polewą i z adwokatem też wezmę coś. A jaki jest pana ulubiony smak? No, z różą nieraz lubię też zjeść sobie. Z kim pan dzisiaj będzie jadł te pączki? No, z żoną, z wnukami. Jak dużo pączków da pan radę zjeść dzisiaj w tłusty czwartek? Tak, ze 4 może zjem przez cały dzień. Co roku pan stara się o to, żeby pączki były w domu? Zawsze. I chrusty też biorę, jak lubię. Też chrusty biorę na wagę, jak są, czy coś też kupuję. Ktoś w domu próbował piec sam? No, piekło się kiedyś, ale teraz żona już trochę zaleniła i mówi, że trzeba gotowe kupić przez roboty. Najbardziej jednak mieszkańcy jedzą pączki z nadziejem wieloowocowym, z dodatkiem płatków róż. No i wiadomo, są koneserzy, którzy lubią nadzienia ajerkojakowe. No i zobaczymy, jak w tym roku się sprawdzi nasz pomysł wdrożenia nowego smaku tofu i krówka. Klienci są zainteresowani dzisiaj pączkami? Tak, bardzo. Od której godziny już zaczęli przychodzić po pączki? Od 6:30. W tej chwili mamy taką chwilę przerwy. Czy to znaczy, że tak mało jest tych klientów, czy to takie fale? Nie, to są takie fale właśnie. Jakie pączki najchętniej kupują? A różne, ale najwięcej to właśnie z różą. Czyli jednak tradycyjnie? Tradycyjnie tak. W tym roku macie nowość z tofi. Czy tym tofi są zainteresowani klienci? No jak na razie to jest rano, więc zobaczymy, co będzie potem. A pani już zjadła sobie dzisiaj jakieś pączka? Jeszcze nie. A do domu będzie pani brała w takim razie? Będę brała 20 sztuk. To wszystko da radę zjeść? Jest tyle osób chętnych? Pewnie, że tak. Dużo jest. Co roku pani stara się, żeby pączki były w domu? Tak. Czy przygotowanie pączka jest trudne? Nie jest trudne, ale pracochłonne, ponieważ nasz pączek jest produkowany metodą dwufazową, która polega na w pierwszej fazie sporządzenie podmłody, a w drugiej fazie sporządzenie ciasta właściwego. Ile czasu trwa przygotowanie tego całego pączka? Całego pączka wraz z wypiekiem oraz z ciastem około 3,5 godziny. Proszę powiedzieć, jakie pączki pan dzisiaj wziął? Z różą. Dlaczego akurat ten smak? Bo zawsze tak biorę. Inne smaki pan nie lubi? Lubię, ale po prostu tradycyjnie. Z kim pan się tymi pączkami podzieli? Z rodziną. Czy ktoś u pana w domu kiedyś próbował piec pączki czy chrust? Moja mama. Ale teraz już pan tylko kupuje? To znaczy pączki tak, bo chrusty robimy sami. Proszę powiedzieć, ile uda się panu dzisiaj w ciągu dnia, jak pan spodziewa się zjeść tych pączków? Może 2, nie więcej. Czyli tylko tak tradycyjnie? Tradycyjnie, tylko podtrzymanie tradycji. Jak pan porównuje, czy w domu można zrobić tak dobrego pączka jak w piekarni? Myślę, że jeśli ktoś ma dobre umiejętności gastronomiczne, by mógł zrobić takiego pączka również w domu, ponieważ metoda jest tradycyjna i oparta na starej technologii. Ja kupiłam pączka z różą. Dlaczego akurat ten smak? Bo jest moim ulubionym, także zawsze pączka z różą kupuję. Czy dzieli się pani pączkami z kimś, stara się jeszcze innym pączki kupić? Nie. Pączek do pracy? Tak. To już taka tradycja? Tak, 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 tak. W ciągu dnia tylko ten jeden pączek, czy będzie ich więcej? Jeszcze wiem, że w pracy mają być, także jeszcze na pewno jeden zostanie zjedzony. Jakie pączki pan dzisiaj kupuje? Z różyczką. Ile pączków? Na razie 6. Z kim się pan podzieli? No z szefem i szefową. Jakie są tradycje tłustego czwartku? Takie są tradycje. W tłusty czwartek obowiązkowo trzeba zjeść pączka? A jakże nie? Będzie szczęście w życiu? No musi być. A pan lubi pączki? Bardzo. Ile pan je zjada w takie święto? Tak szczerze powiedziawszy, przy produkcji pączka sam wzrok to około 50 tysięcy.
Panie, pomyłki, proszę.